Jesteśmy na parkingu przed wjazdem na Refugio di Aronzo, ale dopiero wieczorem tam będziemy wjeżdżać, bo w tej chwili kamperów nie wpuszczają. Ale jest parking płatny, 14 euro. Można postać do wieczora. W międzyczasie coś zwiedzimy. Na górę, na parking dostaliśmy się autobusem, a nie kamperem, ale o szczegółach powiemy na końcu filmu. Jesteśmy przy schronisku Refugio di Aronzo. Parking. Jest parking dla kamperów, ale trzeba wieczorem przyjechać, żeby zająć miejsce, bo za dużo tego miejsca to tu nie ma. Jest też toaleta płatna, 1 euro. Ważne, że jest. Idziemy szlakiem w kierunku. Ale podziwiamy piękne widoki wokoło. Chmury są na niebie, ale bardzo ciepło jest. Od razu mijamy niewielkie słoneczko Lavaredo. A tam potężne iglice. Idziemy w górę. Ale z tyłu mamy piękne widoki. I cały czas idziemy pod górę. A słoneczko świeci, jest bardzo ciepło. Ale to chyba lepiej, jakby deszcz padał. Ogrom tych gór. Ale przyszedł do mnie. A teraz zapraszamy na krótki pokaz slajdów. Widoki były piękne. Tu trochę zeszliśmy w bok ze szlaku. Zobaczcie ten płaskowyż i idziemy na urwisko. I znajdujemy szlak,
aby wyjść tam na tamte urwisko. Z tyłu Tricimę na nas patrzy. Tam schronisko i kapliczka. A my idziemy do przodu. A tutaj pozostałości schronu. I w ogóle jakiś budynków z pierwszej wojny światowej, fundamenty. Ścieżka z pierwszej wojny światowej. Chyba okopy porobione są. Tutaj wszędzie. No i wyszliśmy na... na tą przełęcz. I to już koniec naszej wędrówki. Ale tam przepaście. Ale tam dalej krzak. No i tam w dół przepaście. I tutaj na urwisku mamy takie piękne widoki. Kończymy dzisiejszą wycieczkę. Idziemy jeszcze na tamte pomniki i punkt widokowy na dolinę. Niedużo trasy nadrobimy, a widoki będą przednie. A to pomniki tych, którzy zawalczyli w pierwszej wojnie światowej. I taki piękny widok na dolinę. Idziemy jeszcze na tamten punkt widokowy, bo akurat nikogo tam nie ma. Okręcili piękny widok na Mizurinę i jezioro. Ale widoki przepiękne. I skały piękne wokoło. I my w tym wszystkim. Tam Refugio Aronzo, gdzie zaraz pójdziemy. I my w tym wszystkim. I my w tym wszystkim. Taki widok naokoło. Na ścianie się wspinają, ale stąd ich nie widać. Stoimy w camper parku przed wjazdem do Refugio Alonso. Zostaliśmy na noc, nie wjeżdżaliśmy już na górę.
Stąd można dojechać autobusem z 10 euro od osoby w górę, w dół. A widoki też piękne. Opłata wynosi 12 euro za od rana do wieczora. Można stać 48 godzin maksymalnie. Krzysiu, to dla ciebie osiołki i dzwoneczkami dzwonią. Jakie ładne. Idzie do nas. Cool.